Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, jak zmieniło się pana życie od objęcia funkcji ministra, bo na pewno jakoś musiało. No, zmieniło się bardzo. Zmieniło się bardzo. Po pierwsze, przestałem być w Zabrzu. To, co było sensem dotychczasowego mojego życia. Ale w naturalny sposób zamieniłem Zabrze na Warszawę, aby sprostać wymaganiom, których jest dużo, przede wszystkim w kierowaniu zespołem. I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w czasie tych 4 miesięcy poznałem bardzo wielu wspaniałych ludzi w resorcie, moich współpracowników z doświadczeniem, z pasją, z przekonaniem, że nie tylko są potrzebni, ale dużo dobrego wnoszą. I mogę pani i państwu powiedzieć, że kiedy robimy sobie takie dzienne rachunki sumienia, potem tygodniowe, to ten bilans wygląda dobrze. Dobrze to nie znaczy, że nie można jeszcze więcej. Staram się w swoim działaniu mobilizować inicjatywy, liderów, ale także łączyć. Bardzo dużo niepotrzebnej energii idzie w rozładowanie konfliktów. Postrzegany jestem jako osoba wymagająca, ale taka, która te konflikty łagodzi. Taka była moja rola również w Sejmiku Śląskim. Ja bardzo cenię to doświadczenie z tego okresu niepełnego roku. W Ministerstwie Zdrowia dodatkowo jestem takim katalizatorem różnych czasem sprzecznych decyzji, koncepcji, ale wybieram zawsze te, które powinny być zrealizowane w moim przekonaniu i które powinny być z należytym tempem. Sprawdzam wspólnie ze współpracownikami nie tylko ideę i pomysł, tak jak powiedziałem, ale jego realizację. To jest najtrudniejszy i najważniejszy etap, bo nie można poprzestać tylko na deklaracjach. Miarą skuteczności działania jest ten efektor, to, co rzeczywiście zostało wprowadzone i z jakim efektem. Także ta zamiana Zabrza na Warszawę, nowe doświadczenia, dobre doświadczenia, bo w kierowaniu dużymi zespołami człowiek się uczy, nabywa pewnego dystansu, jednocześnie widzi, że wiele spraw, które dotychczas jego samego irytowały i przeszkadzały mu w codziennej praktyce, nagle dzięki działaniom stały się możliwe, funkcjonują z korzyścią dla leczonych, leczących, dla systemu. No dobrze, to jest właśnie widoczny, nawet nie nazywam sukces, to jest widoczne działanie, to jest coś, dlaczego warto było poświęcić każdy czas i każdą cenę.